Hej, z tej strony Iron i witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Krew i Wino. Jesteśmy przed wejściem do krypty, w której urzęduje Regis, więc zacznijmy w ogóle tą kontynuację tego zadania. Czy tutaj jakieś grzybki? Dobra, i schodzimy tutaj na sam dół. A i gdzie on będzie? Tutaj, gdzieś na górze. Okej, w ogóle tutaj ma swoją jakąś preparaturę, czy jak to się tam nazywa. Gotujesz bulion z ręki swojego przyjaciela? Widzę, że humor ci się wyostrzył. Nie jesteśmy kanibalami. Pobrałem z ręki tylko fragment tkanki, który wystarczy do sporządzenia mikstury pogłosu. A co z resztą ręki? Spaliłem ją, tak jak nakazuje nasz kodeks. A właśnie, Kruk doniósł mi, że udało ci się zdobyć potrzebny składnik. Wysłałeś za mną swoich szpiegów? Stróżów. Gdyby coś poszło nie tak, mógłbym szybko przyjść ci z odsieczą. Dzięki za troskę, ale jakoś sobie poradziłem. Długo ci zajmie dokończenie pogłosu? A, no i co z tym ostatnim składnikiem? Widzisz, tu jest pewien problem. Otóż mikstura wymaga dodania krwi istoty z tego samego gatunku, co ta, której wspomnienia będzie przywoływać. To nie powinien być problem. Znam jednego wampira wyższego, który na pewno nam pomoże. Prawda, Regis? Rzecz w tym, że to nie jest takie proste. Podczas twojej nieobecności próbowałem znaleźć zamiennik, ale niestety obawiam się, że takowy nie istnieje. Nie rozumiem. Nie możemy po prostu pobrać trochę krwi od ciebie? Chodzi o krew w stanie pobudzenia. Jak zapewne wiesz, wampiry wyższe zmieniają swoją zewnętrzną powłokę. Wraz z ciałem zmienia nam się również skład chemiczny krwi. Krótko mówiąc, będę musiał się wprowadzić w stan silnego pobudzenia psychoruchowego, czy też krócej szaleństwa. A to będzie bardzo niebezpieczne, zarówno dla mnie, jak i dla ciebie. Wow, no dobra, drakonie niebezpieczne, zapytajmy. Niebezpieczne? Dlaczego? Przecież to jednak dalej będziesz ty. Ale będę w stanie wzburzenia, furii. Wiesz lepiej ode mnie, że furii nie da się kontrolować. Jeżeli widziałeś kiedyś rozszalałego wampira, to wiesz, że w niebezpieczeństwie będzie wszystko, co jest w jego zasięgu. Jak sobie z tym poradzimy? Wolałbym, żebyś się na mnie nie rzucał z pazurami. W takim razie jest nas dwóch. Ale nie obawiaj się, wszystko dokładnie obmyśliłem. Niebawem wprowadzę cię w szczegóły. No dobra, to co chcesz zrobić? Odwiedzimy starożytną posiadłość wampirów, Tesza Mutna. Znajdziemy w niej podwieszane klatki, wejdę do jednej z nich. A ty w tym czasie zwabisz potwory. Kiedy będę w klatce, będziesz je zabijał. To powinno zapewnić nam sporą ilość krwi. No na tyle dużą, by jej zapach doprowadził mnie do szaleństwa. No nieźle. No dobra. Niech nam trochę opowie o tym Tesza Mutnie. Co to za miejsce? To Tesza Mutna. Miejsce kaźni. Dawno temu, kiedy byliśmy tu jeszcze stosunkowo niedługo, żył wampir wyższy imieniem Khagmar, który tak rozsmakował się w ludzkiej krwi, że w ciągu jednej nocy potrafił wypić całą wioskę. To przysporzyło sporo kłopotów całemu naszemu rodowi. Ludzie bowiem, zmęczeni życiem w ciągłym strachu, zaczęli urządzać na nas polowania. Zatrudniali czarodziejów i wiedźminów, żeby nas tropili. Przecież i tak nie daliby rady was zabić. Ale byli męczący, jak wybacz porównanie, komary wiecznie brzęczące koło ucha. Pozostałe wampiry postanowiły, że trzeba coś z tym zrobić. Złapać Khagmara i ukarać. Wówczas w lochach Tesza Mutna powstało miejsce kaźni. Umieszczono tam klatkę ze specjalnego stopu srebra, dalwinitu i stali meteorytowej. Pochwycono Khagmara i zamknięto go w klatce. Siedział tam ponad 200 lat, nieraz wpadając przy tym w szał. Stąd wiem, że klatka raczej wytrzyma. No dobrze, nie ma co zwlekać. Prowadź do tego Tesza Mutna. Już, już. Jeszcze tylko jedno.
zawiąże mi oczy, żebym nie wiedział, gdzie mnie prowadzi. Co to Coś było? wypije. Krew. Kruk udzielił mi ostatniej przysługi. Zażyłem też sangurium, preparat, który wyczula zmysł węchu. Dzięki niemu będę O. czuł zapach krwi stokroć bardziej niż zwykle. Oszalałeś? Przecież jesteś po odwyku. Geralt, twoje oburzenie mi pochlebia, ale proszę, uspokój się. Nie miałem wyboru. Oj, biedny kruczek, dlaczego go zabiłeś, Zresztą Regis? klamka zapadła. Chodźmy do Teshamutna, bo już czuję, że jestem na lekkim rauszu. I zaczynasz mi zbyt dobrze pachnieć. No to co? Ruszajmy. Oj, coś mi się wydaje, że będę miał problemy z Regisem. Też mutne jakiś czas później. No dobra, jakie widoczki w oddali. O! I kuroliszek latający nad jedną z wież. Zajebiście. Myślałem, że to będzie gdzieś w podziemiach, czy coś. Znaczy i tak pewnie będzie to w podziemiach, ale nie przypuszczałem, że to będzie jakaś warownia. To tutaj. Miejsce kaźni ofiar znajduje się pod ziemią. Jesteś pewien, że wiesz, co robisz? Mogę jedynie żywić taką nadzieję. Proszę, chodźmy. Im dłużej zwlekamy, tym mniej nad sobą panuje. Nie chciałbym zrobić ci krzywdy. Prowadź. O, jest jakiś koleż. No, to jakiś wampirek się pożywił. Robota parszywców. Żerowisko muszą mieć całkiem niedaleko. Zgadza się. Mówiłem ci, że tu jest niebezpiecznie. Za tą ścianą znajduje się wampirzy loch. Ciekawe. Widziałem już naprawdę wiele, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. To zawsze zaszczyt. Móc pokazać coś nowego takiemu wyjadaczowi jak ty. Pozwolisz, że otworzę. Regis i w książkach był opisywany jako postać, która posiadała przy sobie taką torbę z ziołami. I patrzę, że tutaj Regi też nie odstąpili od tego. O, to stare zabezpieczenie przeciwko ewentualnym nieproszonym gościom. Drzwi otwiera mechanizm zwalniający, który reaguje z krwią wampira wyższego. Specjalne mechanizmy, wampirza twierdza. Tu są, musiało być kiedyś dla was ważnym miejscem. Wciąż jest. Podczas koniunkcji sferów tu otworzyła się brama z naszego świata. Ta kraina była pierwszą, którą ujrzeliśmy. Okej. Hodowla trzody ludzkiej. To na ludzkiej, no. Autor spędził wiele lat obserwując zachowania ludzi, których hodował, i tak powstało to wątpliwe moralnie dzieło. Macie sobie, przywiniecie to. I jeszcze jedną rzecz wam pokażę. Jako, że zdobyłem kolejny poziom, zobaczyłem w ogóle pancerze nowe. Mamy wiedźmiński rynsztunek, krzesz nasze szanse na trafienie krytyczne i krytyczne obrażenie dotyczy również petard. Okej, okay, maksymalna liczba ładunków wszystkich produktów alchemicznych zostaje zwiększona o 1, spoko. Dobra, a to w ogóle spodnie jest też mutna. Tutaj tylko jeden ten. Dobra, chwila, co ja chciałem? Chciałem postać. Mam już 3 punkty. Czyli mogę sobie to wykupić. Okej. I co to mi daje? Liczba zadań z badanej mutacji wymaganej do kolejnego etapu. Okej. Aktywuj mutację. Jak to w ogóle będzie wyglądało teraz? Dzięki mutacji wzmocnione synapsy masz dostęp do dodatkowej kieszeni na umiejętność. Kolor umiejętności, którą możesz aktywować do dodatkowej kieszeni, musi się pokrywać z kolorem aktywnej mutacji. Okej. Zaawansowane mutacje oznaczone kolorem żółtym wymagają kilku rodzajów mutagenów, ale pozwalają na używanie
Umiejętności z grupy, szermierki, znaków lub alchemii. Okej, czyli co? Czyli muszę mieć dokładnie to samo co tutaj, tak? Nie mogę na przykład sobie wstawić tego tu. Nie, nie mogę, czyli czerwone. Weźmy to, wstawmy. Wpakujmy to tutaj, a tutaj wpakujemy sobie tą umiejętność. No, proszę bardzo. Właśnie czekam, aż będę miał możliwość ulepszenia, znaczy dodawania coraz to nowych umiejętności tutaj. I wszystkie na czerwono, tak? No, to jest dość dziwne. Czyli opłaca mi się bardziej mieć niebieskie, chociaż w sumie sam nie wiem. Dziwne. Dziwne. Dobra, mniejsza z tym, ale zostawmy to tak, jak jest. I suniemy dalej. Tutaj mamy jakiś Champion Stash Mutna. Ja jestem tym, który posłuży plemieniu. Wywyższony ponad ludzi, wyrzekam się ludzkiej słabości. Postawiony ponad ludźmi, staję się pasterzem trzody. Napełniony siłą, zwrócę swój miecz przeciw wrogom plemienia. Jestem panem i niewolnikiem. Jestem wykonawcą woli plemienia. Przyjmuję ten miecz i ten pancerz, by służyć plemieniu. Okej, to jest odnośnie tego pancerza, który tutaj zdobyłem, nie tak, dosłownie przed Złe chwilą. miejsce. W powietrzu wisi śmierć, bo wiele osób dokonało tu żywota. Dobrze. Zapalmy sobie pochodnie, żeby było tutaj jaśniej i w ogóle przyjemniej. Tryk! Nie podpalił? Aj, Geralt, Geralt, no, zasmucasz mnie. A weźmy, przerzućmy sobie na Quinn, ostro. Zbierajmy sobie to wszystko i Glify wydrapane w skale. Kiedyś były pokryte krwią. Coś oznaczają? To są symbole. Wy byście to nazwali plemion, które rozeszły się po świecie po koniunkcji sfer. Moi przodkowie umieścili je tu, żeby przypominały, skąd się wywodzimy. Widzę, że zgromadziliście tu osobliwą biblioteczkę. Przesuniecie sobie zaraz w ten sposób i w ten sposób, dobra? Rzeczywiście, ale ja nie brałem w tym udziału. Co oznacza ten symbol? Odet. To ci, którzy poszli na wschód, za góry Sinę. Okej, a to też będę? A A, też mam. to? Co to za plemię? Garaszam. To moje plemię. Moje i Detlafa. My zostaliśmy tutaj. Cele? Kogo tu trzymano? Ach, to wielce niechlubna karta historii mojego ludu. Wolałbym nie przywoływać dawnych demonów. Tutaj mamy A to? Co to za plemię? Garaszam. To moje plemię. Moje i Detlafa. My zostaliśmy tutaj. Co to za glif? To Amurrun. Oni udali się za morze. No dobra, ale czemu to się nie zaznacza na żółto? Dobra, nie będę tutaj wszystkiego przeglądał. Ale trochę tutaj pierścieni można znaleźć. Zapiski więzienia Stasza Mutna. Znalazłem kawałek pergaminu, który wypadł z kieszeni innego potwora. W kieszeni został mi kawałek węgla. Napisałbym to własną krwią, ale czuję, że prawie jej nie mam. Zimno mi. Co trzeci dzień przychodzą i otwierają mi żyły. Potem nie mogę się ruszyć, długo już tak nie wytrzymam. Z sąsiednich klatek słychać wycie przerażonych ludzi. Gdybym miał siłę, rozwaliłbym sobie łeb o kraty. Mam nadzieję, że to już niedługo potrwa. Alua z sąsiedniej klatki umarł wczoraj, wypili go. Chyba ich to zdenerwowało, bo słyszałem, jak się kłócą w tym swoim dziwnym, charczącym języku. Dzisiaj rano przywieźli nowych. Można powiedzieć, że przyszła dostała świeżej krwi. Nowi jeszcze nie wiedzą, co ich tutaj czeka. Jedną pociechą dla mnie jest to, że ja już to wiem. Już nigdy więcej nie będę przeżywał tego przerażenia, którego doznałem za pierwszym razem, kiedy do mnie przyszli. Nie wiedziałem, o co mi chodzi, dopóki nie wyciągnęli tych błyszczących narzędzi. Nigdy nie widziałem takiego pięknego metalu. Moja krew odbijała się w tych narzędziach jak w lustrze i barwiła srebro purpurą. No ale że jak to oni... Stenogram rozmowy z istotą niższą?
Zechiela, Hidelgrada z istotą ludzką. Ech, kim jesteś? Il, nazywam się Alex Viscont. Ech, dlaczego twoja skóra cała drga? Aha, dobra. No to mniejsza z tym, sobie poczytacie jak chcecie. Okej. Dobra, lecimy dalej. Rękawice Stasza Mutna. No już mam chyba cały rynsztunek zebrałem stąd. Bardzo mnie to cieszy. Później wam pokażę, jak nie zapomnę, jak to wygląda. Mamy tutaj wszystko to samo. I mamy miejsce... nie wiem czego w sumie. Jakiegoś mordu zapewne. Urocze miejsce. Co tu robią te klatki? Mówiłeś, że trzymano tu tylko jednego wampira. A tak, widzisz, moi przodkowie nie byli zbyt humanitarni. Uznali, że najlepszą karą dla Kagmara będzie dręczenie go zapachem krwi, której nie będzie mógł skosztować. Dlatego trzymali tu również ludzi. Ludzi, z których upuszczali krew. Kagmar szalał z bólu i złości, a ludzie wykrwawiali się i umierali. Potraktowali ich jak bydło. Chciałbym zaprzeczyć, cofnąć czas, ale to niemożliwe. Mogę odczuwać jedynie wstyd za moich pobratymców. Nie obwiniaj się, nie mogłeś nic zrobić. Bierzmy się do roboty. No, przykra historia. Przygotowałem przynętę. Rozłóż ją, proszę. Najlepiej przy wejściach do tuneli, wtedy zapach najskuteczniej się rozniesie. Umieść przynętę przy wejściach do tuneli, żeby potwory szybciej wyczuły zapach. Ciarki mnie przechodzą, kiedy sobie pomyślę, skąd te tunele się tu wzięły. To była naturalna kolej rzeczy. Zapach śmierci przyciągał trupojady. Wow. A co z nim? Odleciał gdzieś? Poleciał? A, zapala pochodnie, tak? A, zapala pochodnie, dobra. Miałem gdzieś to rozłóż przynętę w czterech tunelach, dobra. Czy ja rozumiem, że mam gdzieś to tutaj? Co jest? No dobra, on tu pozapalał wszystkie te światła. Ja jeszcze tutaj sobie zapalę. Tam jest jakaś dźwignia. Jak ja mam tutaj rozłożyć? Czy tutaj nie? Czekajcie, bo coś mi tutaj śmierdzi. Okej. Czyli co? Czyli te szyby? Nie. Nie jest wyjście stąd, nie wiem o co chodzi. A tutaj... co ja mam? Okej, dobra, teraz. Ja się właśnie zastanawiałem, co mam z tym zrobić. Została ostatnia. Myślisz, że to zadziała? Mam nadzieję. Mięso cuchnie tak, że czuć je chyba w Nowigradzie. Aha. No, nie wiem. Dobra, tutaj zapalmy jeszcze to pochodnie i tutaj tą. Okej. I mamy tutaj ostatnią do rozłożenia pułapkę. Znaczy przynętą, przepraszam. I teraz walnijmy sobie Quen. Powiedz Regisowi, kiedy będziesz gotowy do walki. Mam w ogóle, zobaczcie, 6 ulepszonych jaskółek, 4 dekokter fart byłego. Zajefajnie, dobra. Zapiszmy sobie i pogadajmy z nim. Złożone, co teraz? Wejdę do klatki, a ty mnie skujesz. Stop, z którego jest zrobiona, blokuje przemianę we mgłę. Wydawało mi się, że nie będziesz chciał uciekać. Będę cierpiał i jedyne, o czym będę myślał, to żeby przestało mi boleć. Wtedy nie ręczę za swoje czyny. No nice, dobra. Potwory zwietrzyły przynętę. Poza tym zaczyna mi się już kręcić w głowie. Od krwi?
ktoś, kto nie przeżył wampirzego łaknienia krwi, nie wie, co to jest pragnienie. Wow, no nie, ale akcja będzie. Oj, coś czuję, że będzie zajebiście. Dobra. Co teraz? Nie mogę się już doczekać. No. Gdzie są? A właśnie nie wiem, czy to będą... Ale się na jakieś lasu. Wiesz, gdybyś czuł, że już nie dajesz rady. To parszywce będą tylko? No co wtedy zrobisz? Nie wiem, uspokoję cię jakoś. Hej, spokojnie. Nie będziesz... Po prostu miejmy. Dobra, wycofajmy. Regis poczuł krew. Co tu się dzieje w ogóle? O! Dobra, ten zaraz wybuchnie. Wszystko się wali tutaj. Fleder! Wow, nice! Wow. No, tego za bardzo robić nie chciałem. Wow. No nieźle. Dobra. Zaraz trzeba Fledera tutaj trochę ukrócić. Mu smycz. Dobra, trzepiemy go. Dobra, Fledera nie ma. Dziękuję, góra teraz. Raz, dwa. Wow. Dobra, i teraz tutaj. Głód krwi Regisa, ta. Wow. Dobra, i tutaj tego kolegę. Dobra, uciekamy. Troszkę uciec. Dobra, teraz tutaj tych koleżków, kurde, klepiemy wszystkich jak po panie tylko. Dobra, Gwen. Jest teraz Garkain, tak? Nie, Katakan. Już cię opuszczę. Dobra. No jeszcze Katakan został, no. Aha, okej. Okay. Wow. Nie, że jak pazury mi wyrosły. O, Regis, brzydki jesteś. Ostro. Musisz jeszcze wytrzymać. Za kilka godzin krew zaschnie, jej zapach nie będzie ci. Bien Regis, jak on wygląda. Kilka godzin później. Mikstura. Jaka mikstura? W tym stanie nie dasz rady jej przygotować. Pomogę ci. A pewnie będzie nam mówić, co mam zrobić i będziemy podążać za jego wskazówkami. Uff, jak dobrze się przyniesie. Ale dobra, spoko. Lepiej ci? Cóż, szczytową formą bym tego nie nazwał i zapewne nieco mi zajmie, nim dojdę do siebie, ale... Olo, oczy ma. Już... Przekrwione. Nie powiedziałeś mi, że tak to będzie wyglądało. Nie ma o czym mówić. Jest o czym mówić. Bo jakbym wiedział, że poddasz się takim torturom... To co byś zrobił? Znalazłbym Detlafa w inny sposób. Tyle, że ja nie chciałem żadnego innego sposobu. Nie pomyślałeś o tym? Nie, bo żadne rozumne stworzenie nie chce się narażać na taki ból. Pod tym względem niczym nie różnicie się od nas. Mówiłem ci... W ten sposób spłacam dług, rozumiesz? Wielki dług, który zaciągnąłem u Detlafa. Gdybym miał zrobić to jeszcze raz, nie zawahałbym się. Przygotowałem pogłos. Na pewno zrobiłeś wszystko wedle receptury. Nie pomieszałeś proporcji czasu ważenia. To ważne. Najmniejsza pomyłka, nawet Wiedźmina, może drogo kosztować. Spokojnie. Mam trochę wprawy w ważeniu eliksirów. A no właśnie. No dobrze, w takim razie zaczynajmy.
Niezłe rzeczy się działy, aczkolwiek krótko, myślałem, że to trochę dłużej potrwa. Ale nie było tam aż tak dużo do roboty, jak myślałem, że będzie. Dobrze, wszystko zabrałem stamtąd, co tylko mogłem. Wow. Wow. No nieźle. A to co? Wspomnienia Detrafan. A, dobra. Przepraszam! Ja tylko na szybko! Wepchnął się pan w kolejkę. Ależ, panie hrabio, mam spotkanie. Zaraz... Proszę pana, pan był pierwszy. Proszę, pan usiądzie. Ten pan był tu pierwszy. Rusz się w tej chwili, bo pożałujesz. A, rozumiem. Nie wiedziałem, że to znajomy jaśnie pana hrabiego. Ostro. Czyli człowiek zachował się w stosunku do Detrafa jak najbardziej w porządku. Zostali nawet może jej przyjaciółmi. Zejść i ustąpić miejsca, żebyś widział, jaką miał minę. Nieźle mu daliśmy popalić, prawda, Detlafie? Teraz chciałem to jak najlepiej zrozumieć, dlaczego... Moja matka, proszę sobie wyobrazić, uparła się, żebyśmy kupili ten młyn. Zabawne, prawda? I w tym młynie właśnie Detraf przesiadywał. Chyba tak? O ile dobrze pamiętam. No, ale przynajmniej teraz mam co opowiadać przyjaciołom. Wybacz mi. Co? O kurde, czemu? Fuck! Sam sobie odciął rękę, nie wierzę w to. Odciął sobie tą samą rękę, którą zabił właśnie tego lorda. Czy kto to tam był? Ale no... Cholera. Ale dlaczego? Dlaczego cholera dostał jakiś tam liścik, jak siedzieli jeszcze w gospodzie? Coś tam było napisane i... No, nareszcie się obudziłeś. Wierzgałeś jak jakieś zwierzę złapane w sidła. Zacząłem się obawiać, że jest po tobie. Smutny. Nie było to zbyt przyjemne, ale ważne, że się udało. Co zobaczyłeś? Zamordowanie Delacroix nie przyszło Detlafowi łatwo. Wygląda na to, że się z nim zaprzyjaźnił. Mimo to go zabił. A ciało poćwiartował. Potem wpadł w furię i oderżnął sobie rękę, którą dokonał morderstwa. Dokładnie to widzieliśmy. Bardzo interesujące. I zupełnie niepodobne do Detlafa. Widziałeś coś jeszcze? Widziałem sytuację, w której Delacroix bezinteresownie okazał Detlafowi sympatię. To był chyba początek ich przyjaźni. Skąd ta niepewność w twoim głosie? Bo to nie było nic wielkiego. Zwykła codzienna sytuacja, przecież wizje miały być związane z silnymi emocjami. Widocznie w Detlafie właśnie takie emocje wywołała. Zważ proszę, że później jednak dokonał mordu na Delacroix. Zabicie kogoś, kogo darzy się sympatią, nie może obejść się bez emocji, u nikogo, nawet u wampira. Widziałeś coś jeszcze? Było coś, co pojawiło się w wizji dwukrotnie. Stoisko Pucybuta. Detlaf poznał tam Delacroix
i wrócił w to samo miejsce po jego zamordowaniu. Osobliwe. Kram znajdował się chyba gdzieś w portowej części miasta, a sam Pucybut zachowywał się, jakby znał Detlafa. To byłoby jeszcze bardziej osobliwe. Może warto porozmawiać z tym młodzieńcem, choć nie spodziewałbym się rewelacji. To nasz jedyny trop. Idę pogadać z dzieciakiem. Idziesz ze mną? Dołączę później, jeśli pozwolisz. Nie czuję się jeszcze na siłach, żeby stąd wychodzić. Rozumiem. W takim razie odpoczywaj. Wrócę, jak się czegoś dowiem. No okej, okay, dobra. Tutaj mamy 1000 doświadczenia, za to dostałem. Nieźle. Przepis na odwar regeneracyjny, zabierzmy to sobie. Leży bestii, nowy znacznik port, leży bestii. Odszukaj Pucybuta poznanego w czasie wizji. Ośmiarek wyciągu z werbeny, kieł leszego, sankurum, altantra. Wybór z młodych pędów mandragory, większe składniki rozdrobnić, mniejsze dodać w całości, całość ważyć 3 dni, w kotle z brązu na bazie czystej wody źródlanej, miksturę spożywać 2 razy na dobę, w dawce po pół miarki, nie przekraczać zalecanej dawki. Moja ostatnia myśl przed snem, jeżeli nie istnieje śmierć, to czy może istnieć życie? Nienawiść to bardzo ciekawe uczucie. Zauważyłem, że ludzie doskonalą się w nim z wielkim zapałem. Czasami chciałbym przestać myśleć. Gdybyśmy stworzyli sobie Boga, tak jak robią to ludzie, to jaki by był? Ludzie sprawiają złe czyny dobrymi intencjami. Nie wiem, czy znam większy idiotyzm. Napiłbym się świeżo utoczonej krwi niemowlęcia. Wiem, że nie mogę, ale mam nadzieję, że jej aksamitny smak mi się przyśni. Aha. Staram się żyć jak człowiek, a to sprawia, że przestałem się dobrze czuć zarówno wśród ludzi, jak i pośród swoich. Możliwe, że popełniłem wielki błąd. Zawsze chciałem to napisać. Jestem bardzo zmęczony, pierdolę to wszystko. Ludzie nie myślą o teraźniejszości. Zwykle wspominają dawne czasy albo martwią się o przyszłość. Nie rozumiem tego. Mam wrażenie, że mój przyjaciel Detlef umrze. Jest mi smutno. Kurczę, szkoda Argisa. No nic, mamy tutaj jakąś trumnę. Gnomy narzędzia partnerskie, zbierzmy to sobie wszystko. I co, pora nam stąd zmykać. Jeszcze tylko tutaj sobie wyzbieram wszystko, co tylko tutaj się znajduje. A nie jest tutaj tego aż tak mało, proszę was. A, czekajcie, bo ja tutaj byłem? Byłem, dobra, to jest... To jest to, gdzie nie mogłem przejść. Znaczy, co ja pierdzielę. To jest to, gdzie znalazłem miecz. O, w ten sposób. I zaraz jeszcze tutaj... Tam są jakieś regały. I chciałbym się im przyjrzeć z bliska. Może coś nawet podniosę ciekawego. Tutaj nic więcej nie ma z tej strony. Tutaj są jakieś szczytnaczce. Biografia wampira Regisa Pióra Jaskra. O, proszę. Przeczytajmy to sobie. Jedną z najbardziej niezwykłych istot, jakie spotkałem w czasie swych licznych przygód u boku Wiedźmina, był wampir Regis, a właściwie Emil Regis Rohelek Terziew Godfrey. Jak sam twierdził, miał 428 lat i był potomkiem nieszczęsnych istot uwięzionych w naszym świecie w wyniku koniunkcji sfer. Myślisz pewnie teraz, drogi czytelniku, o katakanach czy alpach i zastanawiasz się, jakim sposobem Wiedźmin, jakby nie patrzeć, zabójca potworów, mógł się zaprzyjaźnić z kimś takim. Należy tu więc wyjaśnić, że Regis był wampirem wyższym, który fizycznie właściwie nie różnił się od ludzi. Są też znacznie potężniejsze od swoich dzikich pobratymców, a ich zdolności regeneracyjne przekraczają wszelkie możliwe normy. Ale to nie wygląd zewnętrzny i nadludzkie moce sprawiły, że Regis stał się bliskim nam wszystkim kompanem. Owszem, w swoich przemowach na różne tematy bywał czasem protekcjonalny, trochę napuszony, ale trudno byłoby w nim szukać pychy istoty wyższej. Regis wysoko cenił sobie
Wysoko cenił też ludzkie życie i nie zabijał, jeśli nie był do tego zmuszony. Jak nam kiedyś wyznał, wyższe wampiry nie muszą pić ludzkiej krwi, by przeżyć. Traktują ją podobnie jak my alkohol. Pewne pojęcie o jego charakterze niech da ci, drogi czytelniku, fakt, że Legis od wielu lat był abstynentem. Nigdy nie wyjawił nam, dlaczego zdecydował się dołączyć do poszukiwań Ciri. Nigdy wcześniej jej nie spotkał, nie doczekał też jej odnalezienia. Zginął w zamku Styga w pojedynku z szalonym czarodziejem Wilgefortzem, który stał za całą intrygą. Zginął za sprawę, której pewnie nie do końca rozumiał, ale zrobił to, by bronić bliskich po prostu dlatego, że tak było trzeba. Ja zawsze będę go pamiętał jako śmierdzącego ziołami cyrulika. Takim jawił się przy pierwszym naszym spotkaniu w nekropolii Fenkarn, gdzie uraczył mnie i moi towarzyszy wyśmienitą nalewką z Mandragory. Gdziekolwiek jesteś, przyjacielu, twoje zdrowie. Spoko. Miłe to było. Miłe to były słowa. Tutaj trochę o Temerii. Tutaj też jakieś rody północy. Cyrilla, Fiona, Emiliana i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jeszcze jeden. Co z tą Temerią? Proszę bardzo. Przewiniecie sobie, zatrzymacie i tak dalej. I tutaj jeszcze Królestwa Północy. To też sobie przeczytacie, jeżeli chcecie. I dalej. Przeczytaj. Gabriel Dulemoty Bevron. Dama rycerz? Osobista strzężyczka księżnej Ademarty zginęła broniąc swojej pani. No okej, dobra. Aha, dobra, czyli tutaj jest wyjście. I ja jeszcze pokażę wam tą zbroję, którą znalazłem tam w tej siedzibie wampirów. Okej, jakoś tutaj w ten sposób przejść. I teraz tak. To będzie to. Rękawice też znalazłem, są tutaj. 3 na 6 i to będzie... Wow, lepsze? 346. A to nieźle. A to gorsze. Co to jest? Czekajcie. Bo królewskie gwardziste, a to... To już... Giermka? Nie zdobyłem mieczu... miecza srebrnego. Aha, no tak, dobra. Czekajcie, 5 na 6? Zabicie przeciwnika odnawia żywotność. Wartość odnowionej żywotności jest równa 1% maksymalnej żywotności za każdy element zestawu. Obecnie premia wynosi 5%. No to trochę dziwne. No w sumie nie dziwię się, że starowego miecza nie miały u siebie na zamku wampiry, ale w sumie tutaj... A, jeszcze maskę zdobyłem przecież. Czekajcie. Jeszcze raz tutaj. Mutna. I jest. Jakoś to sobie posortujmy. I jeszcze tutaj gdzieś była jakaś maska. Gdzie ona będzie? A, dobra, to jest 6 element. Okej, dobra. 6%. I prezentuje się to właśnie w ten sposób. Fajny pancerz, naprawdę. Naprawdę mi się podoba, trochę jak zbroja rycerska, ale taka... Kurde... Fajna, trochę jak... Jakiegoś mrocznego jeźdźca czy coś. Dobra, słuchajcie... no, działo się w tym odcinku... Co niemiara... no ale to tyle. To by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pozdrawiam was bardzo gorąco i serdecznie. Trzymajcie się, cześć!